Wiele osób z gminy Janów Podlaski, ale nie tylko, pytało o to, kiedy będzie realizowana inwestycja drogi wojewódzkiej numer 698 między Janowem Podlaskim a Konstantynowem. Otóż w tej chwili realizowany jest pierwszy etap inwestycji. To jest trasa między skrętem do Jakówek od Peredyła do zakrętu przed Nowym Pawłowem. Jest to bardzo zaawansowany już etap tej inwestycji. W tej chwili kładziona jest już ostatnia warstwa na jednej części drogi, ale to nie koniec dobrych wiadomości, ponieważ jeszcze w tym roku, a nawet zaryzykuję stwierdzenie, że do 31 sierpnia bez znaków oznakowania poziomego będzie zrealizowana też inwestycja również na drodze 698 od tego miejsca, gdzie zakończony jest pierwszy etap, czyli zakrętu, do aż, uwaga, dobra wiadomość, samego Janowa Podlaskiego, do drogowskazu, gdzie jest Janów Podlaski. To świetna wiadomość, dlatego że wiele osób uskarżało się na to, że zły stan drogi powoduje również uszkodzenia, zawieszenia samochodów, nie jeździło się tędy dobrze. Mam tego pełną świadomość, niemniej jednak już od niedługo będziemy mieli świetną drogę i bardzo dobry przejazd w stronę Konstantynowa. To świetne wiadomości, z których się cieszę i mam przyjemność się zakomunikować. Droga wojewódzka numer 698 nie jest w posiadaniu gminy. Niemniej jednak oszczędności poczynione na postępowań przetargowych i szereg oczywiście rozmów, które odbyły się między samorządem Janowa Podlaskiego a zarządem dróg wojewódzkich, pozwoliły na uzgodnienie konkretów. A tym konkretem to realizacja właśnie drogi asfaltowej między Janowem Podlaskim a skrętem do Jakówek. Droga wojewódzka, jak sama nazwa wskazuje, nie jest drogą gminną. Niemniej jednak inwestycje, które w tej chwili są realizowane na tym odcinku drogi między właśnie Janowem a Konstantynowem, to efekt oszczędności poczynionych podczas czynności przetargowych z Zarządu Dróg Wojewódzkich. No i z przyjemnością mogę to zakomunikować, że w porozumieniu z Zarządem Dróg Wojewódzkich udało się ten etap drogi zrealizować. Myślę, że wszyscy mieszkańcy będą bardzo z tego tytułu zadowoleni. Dodam tylko, że jeśli chodzi o drogę również wojewódzką, już w samym Janowie, czyli ulica 1 Maja i Siedlecka, mamy już gotowy projekt, kosztorys tej inwestycji. Niemniej jednak uprzedzam, że realizacja sama będzie przesunięta na kolejne lata, to jest rok 2025.